Witajcie, z tej strony Daryl Śliwka, a to jest już 6 odcinek z Rayman Legends. I dzisiaj przyszła para na dokończenie świata, Fiesta de los Muertos, no oczywiście najpierw zmieniamy sobie bohatera. No i dzisiaj mamy w kolejności, słuchajcie, Wielkiego Minimusa, który jest najwidoczniej jednym z Mołaków. Mołaki to mali czarodzieje, którzy strzegą sekretów rozdroży marzeń. Ten gość jest jednym z ich królów. Tak, mają ich wielu. Okej, okay. No dobrze. No i wciąż nie wiem, który jest oryginalny, czy ten gotycki, czy ten wielki minimus, którym dzisiaj będziemy grać, ale tak czy siak obydwu przetestujemy, także no spokojnie, także wracamy sobie do świata Fiesta de los Muertos. No i dzisiaj przejdziemy sobie bossa w tym świecie. Także mamy węże w cieście. O, ten poziom pamiętam. Specyficzny dosyć. No i co, zobaczymy jak nam pójdzie. Tutaj będzie Murphy? Nie. A, wiem, te węże zjadały to ciasto, dobra. Okej. No tak. Taka mechanika tego poziomu. Coś jeszcze może? Na górę? O! Tak, patrzcie! Jest sekretny level. Dobra, w sumie może lepiej piłką to zrobić. O! No! Tylko nie wiem, czy się tak łatwo uda to zrobić jednak. O! Teraz się uda chyba? Jest, dobra. No, może być. Nie za pierwszym razem, ale wciąż mamy nasz cel osiągnięty, także o, zdążyłem. Dobra. Nie. Ja w ogóle czasami robię takie rzeczy, które są bezużyteczne. Często prowadzą do po prostu jakiejś tam klęski. No i muszę powtórzyć poziom potem. Okej, tu kolejny małak, patrzcie. Jak wielu ich jest w jednym miejscu. Naprawdę ciekawe. Jeszcze te dźwięki, normalnie. No dobra. Czyli ruszamy w prawo. Tutaj mamy jakąś czaszkę znowu. No! Chciałem do góry, słuchajcie, zrobić, no ale oczywiście, że się nie dało. Bo gra zdecydowała, że tym razem nie zaliczy mi do góry tego dasza. Chyba, że to lepiej tak zrobić po prostu. Nie, no przecież to... Chyba, że się po prostu nie da tak. Chyba najpierw do góry, a teraz tak. A, dobra. Do góry? Tak. Okej, to w sumie można było łatwo przeoczyć. Aha. Jasne. Wow. No nie! No. Tak, jasne. No więc jeszcze raz. No czemu nie lecisz do góry, no? Muszę wcisnąć drugi raz? A, żeby polecieć do góry? Serio? No nie, oberwałem, kurczę. No jeszcze raz. No nie! Po co ja to zrobiłem? Dobra, jeszcze raz zginę, bo chcę mieć serduszko jednak. Dobra, no to skupmy się teraz. Troszeczkę bardziej. No. O, dobra, zdążyłem. W ostatnim momencie. Dobra. Zaczekajmy sobie tutaj. No! A teraz za szybko spadłem, kurczę, no. Za szybko! Dobra. O kurczę, to było ciężkie w sumie. Za szybko tam spadałem w tym jednym miejscu, ale... Jakoś sobie poradziłem ostatecznie. No nie! Ale mnie gościu wykończył. No jak miałem się z tego po prostu wyrwać, nie wiem.
No trudno. I walnię cię w ziemię. No, okej, okej. Dobra. Przeżyłem. Teraz, aha. Musimy poczekać. Może być. Tak więc jeszcze trzech zostało. No nie. Akurat w tym momencie. A tutaj o co chodzi? A, jestem wielki, dobra. O! Dobra, może być tak w sumie. Teraz dokąd? Jest monetka. Uwielbiam ten dźwięk. Nie, no co? Co, aż tutaj mnie cofnęło, serio? No dobra, spróbuję teraz... No, ostrożniej zrobić trochę. A, dobra. Łatwiej poszło. No nie, nie, nie. Jakoś się tej ściany kurczę nie złapałem wtedy. Jakiegoś dziwnego powodu, ale coś tutaj ważniejszego było, czy... Nie. Tu jest tylko serduszko, no dobra. Wow. Dobra. Teraz w prawo. W porządku. Przedostatni? Przedostatni, dobrze. Szybko. Albo nie. Lepiej. A, nie, trzeba się śpieszyć tutaj. No trzeba się śpieszyć. Aha, znowu pościg. No dobra. Czyli będzie... Niedługo boss, no ale to oczywiste. Biegniemy! O kurczę, dobra. Ile tu jest tych tasiemców uzbrojonych, słuchajcie, nie wiem. Naprawdę niesamowite. O, dobra. Nie, no to musiałem akurat skoczyć, no... Jak? Jak miałem to przewidzieć, no? Jeszcze raz, dobra. Nie wiem. Dla mnie te... Te istoty dziwne tutaj wyglądały zawsze jak... tasiemce jakieś. Uzbrojone. Dobra, raczej... Nie, nie uzbrojone. Dobra. O, dobra. Szybko! Szybko! Biegnij! Dobra. Dobra. To już koniec. Okej. No i gościu uciekł. Jak zwykle. Ale zbyt długo się wolnością nie cieszy, gdyż... Niedługo... Dostanie nauczkę za wszystko, co zrobił. Także co? Pierwszy poziom już kończony. Może być, w sensie... Mi to pasuje. I teraz mamy kolejną księżniczkę. Czyli w każdym świecie są po dwie księżniczki chyba. Tak... Biorąc pod uwagę te poprzednie światy, no to tak by było. Okej, tutaj będzie ucieczka. I mamy tak. Kolejny najazd odblokowany, ale jeszcze mamy tutaj... Szczęśliwy los, 500 lumów. Dobra. Lepsze to niż jakiś tam... Znowu... jakieś stworzonko. O kurczę, cztery czaszki. Sprintuj, jeśli ci życie miłe. Aha, czyli ostatnio było biegnij, jeśli ci życie miłe, a teraz my musimy sprintować. Jasne. Dobra. Po prostu trudniejsza wersja, tak? Nie no, akurat... Sporo się tutaj w te challenge grało. I właśnie to były podobne do tego. Grand Pound? O, myślałem, że nie trafię. Na szczęście trafiłem. Jak zwykle. Okej, 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 okej. Ło. Nie no. Nie jest źle, jeśli chodzi o poziom trudności. Ło. Uratowany. I ostatni małak jest chyba już... gwarantowany.
Tylko ratujemy w sensie. No tak. Okej. No za pierwszym razem. No mówię. Te poziomy z bieganiem jakoś nie są dla mnie problemem. Nigdy nie były. Może też dlatego, że po prostu sobie dużo tych wyzwań robiłem. No ale mówię. Poszło łatwo bardzo. I to jest jak księżyczka? O, zaraz się dowiemy. O, siódmy poziom szarskości, więc 7000 lumów. Dobrze. I jest to, słuchajcie, Selena. No dobra, to sobie nią kiedyś zagramy też. No mówię, każdą postać postaram się przetestować, jeśli to będzie możliwe. Ale zapewne nie będzie, bo tam są takie postacie, które wymagają na przykład miliona lumów, żeby po prostu móc w ogóle nimi zagrać. No więc nie wiem, czy w ogóle dam radę to zrobić kiedykolwiek. No ale dobra. Lucha Libre i Wielki Pościg. Dobra. Lucha Libre, słuchajcie. Nadchodzi. Czyli jest to poziom... No nie taki normalny, ale... Taki krótszy. Wow! Aha, wbiegłem po ścianie. Dobra, myślałem, że coś tutaj się zbugowało. No szybciej, szybciej. Gdzie jest ten Lucha Libre w takim razie? Okej, dobra, jest gościu, czyli... To zwiastuje kłopoty, jak zwykle. Dokładnie. O! Czyli to jest Lucha Libre. No dobra. Nie wiem, czy powinienem śmiać akurat teraz, skoro... Nasz małak jest... gatunkiem zagrożonym. Okej, no to mamy, że tak powiem... problem. Wow. Nie, no dobra. To akurat było mocne. Ale tu jest ich więcej przecież. Ma swoich koleżków. Biegnę po ścianie, biegnę, biegnę. Biegnij. O-o. Szybko, szybko, małak, małak. Oj, szybko. Dobra, biegnij, biegnij, biegnij. Co tu się dzieje w ogóle, naprawdę? O, idealnie. Okej. O, nie, 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 nie. Fajnie, się tutaj układają. Że możemy się od nich tak wybijać, fajnie. Dobra. Jest okej. Okej. No dobrze, no ale... Lucha Libre się doigrał. A my mamy kolejny poziom ukończony. Świetnie. I szykuje się boss, zobaczcie. Po prawej mamy już... zwiastun. Czyli mamy zapasy teraz chyba z tym gościem. Kolejny najazd odblokowany. O, małak, gdzie? Czyli kolejny małak do uratowanych małaków. Gigantyczne zapasy, no właśnie. Zobaczmy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze, bo to jest jednak boss. Aha, okej, okay, mamy takie przedstawienie. To niezbyt małe, tylko mamy tego zapaśnika tutaj, który też jest 3D. Więc nie za bardzo pasuje raczej do tutaj tej kreskówkowej grafiki, ale spoko. Tak jak smoki. Ważne, że jest dobrze zanimowany. Aha. O, ale mnie wywalił. Szybko. Dobra. No, w lewo, w lewo, w lewo. Okej. Dobra, dobra, myślałem, że... Jest małak, małak, dobra. Gościu sprzątnie teraz wszystko, tak? Tak jest. Dobra, dawaj gościu, wybij mnie. O! Są tutaj te... ci zwykli przeciwnicy. O!
Zdążę? Zdążyłem, dobrze. Dobra, i teraz na głowę? Chce. Okej, runda pierwsza. Chyba się gościu wkurzy teraz. No dawaj, tutaj. Tutaj, dobra. Jasne, jasne. Małak, małak, szybko. Jest, dobra. O nie. Schowaj się, dobra. Schowałem się na szczęście, także. Nie ma tragedii. Lumy! Szybko. Dobra, teraz tutaj, dawaj. Dawaj tutaj. Dobra. I proszę bardzo. Pięknie, pięknie. No. I nic trudnego. Dobra, dawaj teraz tutaj. O! I walnął. I teraz ostatnia platforma została. Aha. Nie! Szybko! Jest! Dobra. Utrzymałem się w powietrzu wystarczająco długo, żeby lecieć na tego grzybka, ale dobra. Okej, okej, teraz do góry. I... O, nie! To jest chyba w ogóle ten pierwszy poziom, w którym mamy 5 czaszek aż. No ale póki co jest chyba dobrze. Chciałem do góry polecieć, ale w sumie jest okej, bo mamy wszystko. Okej, 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 okej. Dobra. Grand Pound. Teraz tutaj do góry, dawaj. I co teraz? Znowu ogień. A, rozumiem. A! I co? Jesteś wściekły, co? Okej. O, jak mi przykro, stary. Knockout! Nie no. Już nawet nie pamiętam, jak po prostu... Jak po prostu ten boss jest świetny. Chyba najfajniejszy boss w całej grze, słuchajcie. Bardzo mi się podoba ten klimacik. Ich zapasów i w ogóle. Ale mamy, słuchajcie, trzeciego czarnoksiężnika już. Wysłanego na planetę muzyczną. Czyli teraz kolejny instrument. Tak jest. Okej. No więc teraz będziemy mieli już... Co w sumie? Muzyczny level. I to wszystko, słuchajcie. No i chyba w tym poziomie mamy maksymalną ilość lumów do zdobycia, 205, no bo nie wydaje mi się, żebym coś ominął. No i fajnie też za pierwszym razem się udało, bo w sumie poziom nie był łatwy. Ale po prostu jakoś tak bardzo się wczułem i się udało. Okej, czyli nowe stworzenie. Sporo ich jest, jak widzicie. Czyli mamy teraz Mariachi Madness, czyli szaleni mariachi. Czyli mariachi są chyba te po prostu te szkielety tutaj. No tak. Znaczy wiecie, ja się tutaj w tej kulturze za bardzo nie znam. Ale jeżeli wy coś tam wiecie, no to chętnie poczytam wasze tutaj komentarze. Jak zawsze zresztą. Okej, teraz mamy Eye of the Tiger, oczywiście. Remix. A, tutaj są te tasiemce, patrzcie. Tutaj są te tasiemce, nieuzbrojone i uzbrojone. Nie, bardziej mi się ten drugi tasiemiec kojarzy z tasiemcem. Co się... to drugie coś bardziej mi się kojarzy z tasiemcem. O! To takie... To drugie, co teraz było. Ale wiecie, na pewno. Każdy ma jakieś tam swoje skojarzenie. Ja na przykład sobie to zawsze z tasiemcem kojarzyłem. Nie wiem czemu, ale... O, no patrzcie, no. Czy to nie jest tasiemiec? No nie powiecie mi chyba, że nie. O!
O, muszki, muszki, muszki! Okej. Niech będzie. I koniec! No dobra. No to szybko poszło, słuchajcie, naprawdę. Bardzo fajnie. Także mamy już tutaj maksa. No i teraz szykuje się 5 szczęśliwych losów za zdobycie wszystkiego w tym świecie. Oczywiście mówiąc o tych poziomach zwykłych. Tak, czyli 5 szczęśliwych losów. Kolejny świat wyzwolony przed koszmarami. Także oczywiście otwórzmy je sobie. Potem jeszcze sobie zerkniemy na stworzenia. I podliczymy, ile dzisiaj lumów się uda zebrać. Czyli tak, kolejny obraz do Back to Origins. Okej, nowe stworzenie. I troszeczkę więcej lumów. Kolejne, zobaczymy co będzie. Lumy? 1000 lumów, okej. Tak, tak. 1000. Jasne. Lumy, lumy? Nie, stworzenie. Jeszcze jedno, słuchajcie, jeszcze jedno stworzenie. Dobra, zobaczymy co teraz. Stworzenie? Nie, lumy, dobra. 500. No i ostatnie. Ostatni los. Stworzenie? Stworzenie. No właśnie, w większości są to chyba stworzenia. Ale nie wiem, czy zawsze tak jest. Także co, zobaczmy sobie jak zwykle. I zobaczymy, ile się udało dzisiaj zebrać. Także zwykła żaba jakaś. Dwa robociki zwykłe, dobra. O, mamy jakąś... Patrzcie, dwie monetki aż. Czyli... Ale nic nie ma tutaj z nich? Aha, czyli mamy... 6 teraz. 8. I 50, bo dwie monetki, czyli plus 50, no tak, czyli 58. Nie no, wydawało mi się, że po prostu te stworzenia pozostałe też już tutaj nam dadzą nagrodę, ale no jakiegoś powodu nie dały. Także nie wiem, od czego to zależy, powinny chyba dać. Tak mi się wydaje przynajmniej. No więc co, słuchajcie, to wszystko na dzisiaj. Jeśli wam się odcinek spodobał, to proszę was o zostawienie łapki w górę i subskrypcji na kanale. Trochę krótszy, ale wszystko się udało zrealizować tak jak chciałem. Też być może dlatego, że nie było aż tak wielu porażek jak w przypadku poprzednich odcinków, także myślę, że to nawet dobrze. No więc to wszystko z mojej strony. Trzymajcie się i cześć!